polskim albo prezentacji książki. Proszę Państwa, witam więc w sieci w ten czas pamięci o żołnierzach niezłomnych. Wszak przedwczoraj obchodziliśmy w Polsce już po raz 10. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Polsce odbyło się wiele imprez, również zdalnie, ale także i w realu. Oddawano hołd żołnierzom niezłomnym na terenie całej Polski, zapalano ognie pamięci, składano kwiaty, odsłaniano nowe wnętrza katowni, odsłaniano tablice. Myślę, że zdalnie też Państwo wiele mogli obejrzeć filmów, koncertów, konkursów. W każdym razie Polska wreszcie obchodzi godnie Dzień Żołnierzy Wyklętych, starając się to wyklęcie, że tak powiem, zdjąć z żołnierzy niezłomnych, którzy po pokonaniu Niemiec hitlerowskich podczas II wojny światowej, przypomnę, że Polacy walczyli na wszystkich frontach podczas II wojny światowej. Więc to święto jest poświęcone żołnierzom, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni, tylko postanowili walczyć o niepodległą Polskę z drugim okupantem, jakim była Rosja sowiecka. Zapłacili za to ogromną cenę. Jak Państwo wiecie, jak byli katowani, mordowani w ubeckich więzieniach, w katowniach, jak ginęli w lesie, ale właśnie byli mordowani w więzieniach, byli skazywani na przymusowe roboty, na stalinowskie obozy. Tylko 90 tysięcy żołnierzy niezłomnych, którzy nie chcieli zaakceptować niewolniczego systemu komunistycznego, zostało wywiezionych w głąb Rosji. Ocenia się, że kilkanaście tysięcy żołnierzy zginęło w walce, około 20 tysięcy w katowniach. A w całym tym powstaniu antykomunistycznym w latach 1944-56 wzięło udział, przewinęło się przez szeregi armii podziemnej, przewinęło się około 200 tysięcy, a ze strukturami cywilnymi około 500 000. Było to więc wielkie powstanie narodowe przeciwko narzuconemu nam siłą, terrorem, ustrojowi komunistycznemu. Tak naprawdę nie wolno było o tym mówić przez wiele lat. Pomordowanych żołnierzy niezłomnych wrzucano do dołów śmierci bezimiennie, bez pogrzebów. Często przysypywano piaskiem, ale też często organizowano składowiska śmieci na ich ciałach lub grzebano ich katów, tak jak to było w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Dzisiaj wreszcie możemy o żołnierzach armii podziemnej mówić głośno i traktować ich jako bohaterów, a nie jako bandytów, nie jako wyklętych karów, reakcji czy ścierwa przeszłości, jak UB nazywało żołnierzy niezłomnych. Ja przypomnę, że ci, którzy nie chcieli pogodzić się z narzuconym nam komunizmem, mieli dwa rodzaje oprawców. Pierwszy rodzaj to są sowieckie organy, jak NKWD i kontrwywiad Smierz, a było ich na terenie Polski powojennego 3 000 000. A później przez całe lata żołnierzy podziemnych i ich rodziny ścigały, prześladowały, inwigilowały rodzime organa UB, czy Milicji Obywatelskiej, czy ORMO. Dzisiaj wreszcie mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony właśnie na 1 marca, 10 lat temu, dzięki prezydentowi Świętej Pamięci Lechowi Kaczyńskiemu oraz dyrektorowi
IPN-u Januszowi Kurtyce. Mamy ulicę, mamy ronda, gdyż żołnierze niezłomni wracają teraz na Cokoły, są patronami ulic, placów, drużyn harcerskich, szkół. Pisze się o nich książki, kręci filmy, powstają piosenki. I chcę powiedzieć, że w Armii Podziemnej były również dziewczyny, młode kobiety, które zachowały się jak trzeba, gdyby przywołać słowa Inki. Były to wyklęte panny, czy niezłomne panny, nazywane dzisiaj, które też spełniały dużą rolę w podziemiu niepodległościowym. I chciałabym Państwu dzisiaj przybliżyć właśnie 27 dziewcząt z podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, z trzech powiatów, Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego. Dziewczyny, które właśnie po pokonaniu Niemiec hitlerowskich też walczyły dalej o niepodległą Polskę. A zaczęło się to w ten sposób, że najpierw oczywiście były w konspiracji antyniemieckiej. Już jesienią 1939 roku na Suwalszczyźnie powstało silne podziemie, czemu sprzyjała przyroda, warunki naturalne Suwalszczyzny, czyli dużo lasów, dużo bagien, jezior, ale także wielki patriotyzm Suwalszczyzny. Wszak była to ziemia, jest ciągle ziemia pogranicza, ostoja polskości. Zanim może przybliżę Państwu dziewczyny, myślę, że na planie będzie chociaż trochę widać, chciałabym może opowiedzieć o samej obławie augustowskiej, bo podobnie jak o żołnierzach niezłomnych w całej Polsce, tak samo o obławie augustowskiej mówi się dopiero od kilkunastu lat. Więc obława augustowska była to największa operacja obcego państwa na terytorium Polski już powojennej. Nazywa się ją w tym zbrodnie Małym Katyniem, czy Kolejnym Katyniem, a wydarzyła się w lipcu 1945 roku, czyli dwa miesiące już wolności, kiedy cała Europa świętowała zwycięstwo nad Niemcami, kiedy ludzie łatali dachy, kiedy na Champs-Élysées we Francji strzelały butelki szampana, tak tam na Suwalszczyźnie, w tej pięknej krainie jezior i lasów, wydarzyła się kolejna już tragedia. Otóż 45 tysięcy regularnej Armii Czerwonej, dokładnie 50. Armii 3. Frontu Białoruskiego, wracając ze szlaku bojowego spod Królewca, Kenigsbergu wówczas, otrzymało rozkaz naczelnych władz Rosji, żeby rozprawić się z bandami dywersyjnymi w północno-wschodniej Polsce. I zostali właśnie skierowani w okolice Puszczy Augustowskiej i żołnierze Armii Czerwonej wraz z kontrwywiadem Smierz, wraz z NKWD wykonali potężną pacyfikację. Oczywiście przy pomocy polskich konfidentów, przy pomocy rodzimych służb, takich jak UB czy milicja obywatelska, w akcji też wziął pierwszy praski pułk piechoty, a dokładnie specjalna kompania 160-osobowa kierowana przez Maksymiliana Sznepfa. Proszę Państwa, i nasilenie tej pacyfikacji nastąpiło w dniach 12-19 lipca 1945 roku, kiedy żołnierze Armii Czerwonej co 6-8 metrów obstawili Puszczę Augustowską i przeczesywali dokładnie lasy, przysiółki,
wioski, miasteczka, gospodarstwa domowe, domy w celu właśnie likwidacji wszelkich śladów konspiracji Armii Krajowej oraz Litewskiej Armii Wolności. Aresztowano wówczas ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym. Zlikwidowano wiele kryjówek broni, wiele radiostacji. W każdym razie podziemie na Suwalszczyźnie było wówczas silne. Ocenia się, że liczy około 2 tysięcy osób. Co zrobiono z tymi aresztowanymi ludźmi? Utworzono dla nich tak zwane obozy filtracyjne w budynkach gospodarczych miejscowych rolników na terenie trzech powiatów obecnych, Suwalskiego, Augustowskiego i Sejmińskiego. Czyli trzymano ich, więziono w szopach, w piwnicach, w stodołach, w chlewniach, w oborach, oczywiście pilnie strzeżąc i przesłuchiwano przez około 2 tygodnie. Myślę, że nie muszę Państwu mówić, jak trwały przesłuchiwania. Były to trwałe przesłuchiwania, podczas których łamano kości, bito czasem do utraty krwi, wyrywano paznokcie, rzucano ze schodów, szczuto psami, wyzywając od kułaków, bo była to ziemia rolnicza, od wrogów ludu, poniżając, opływając. W każdym razie z tej liczby ponad 7 tysięcy nie wiadomo, ilu wróciło. Do dziś nie wiadomo. Część wróciła, część przepadła bez wieści. Ludzie opowiadają, że wywożono ich ukradkiem nocą specjalnymi samochodami. Punkt przeładunkowy był w Puszczy Augustowskiej i przepadli bez wieści. Do dzisiaj nie ma śladu, gdzie zakopano ich ciała, ile tych było ciał, ile ofiar, jak zginęli i gdzie zginęli. Zbrodnia doskonała niż zbrodnia katyńska, stąd nazywana jest kolejnym Katyniem, ale była przygotowana lepiej. Rodziny nie zostały poinformowane, co się z ich bliskimi stało, a zabierano ich nagle, tak jak stali często nocą wyciągano ludzi z łóżek. Często zabierano z pól, bo trwały już pierwsze żniwa i ostatnie sianokosy, więc zabierano ich tak jak stali. Po co? Tłumaczono, że dla sprawdzenia dokumentów lub dla wynagrodzenia za wcześniejszą walkę z okupantem niemieckim. Obiecano, że zaraz wrócą. Nie wrócili nigdy. Wielu przynajmniej nie wróciło już nigdy, przepadli bez wieści. Rodziny nie wiedziały, co się z ich bliskimi stało. Był to wielki dramat dla tysięcy gospodarstw rolnych, które zostały pozbawione często jedynych żywicieli. Często spotykałam takie gospodarstwa, takie rodziny, gdzie zabrano, bo to dzisiaj używa się na Suwalszczyźnie tego terminu, zabrali w lipcu 1945. Więc zabierano często żywicieli rodzin, często z jednej rodziny ojca i na przykład dwóch synów, albo ojca, syna i córkę. W każdym razie był to ogromny dramat. Nie było komu pracować na roli. I z kolei w miastach często przemierano z głodu. Przemierano z głodu, dlatego że po prostu stracono żywicieli, stracono ojców, synów, córki, mężów wielu rodzin. Rodziny poszukiwały, pisały nawet do Stalina, nie mówiąc do polskiego rządu, do Bieruta, do Polskiego Czerwonego Krzyża, do Czerwonego Krzyża.
szukały rodziny swoich bliskich poprzez wróżki, poprzez jasnowidów. Nic to nie dało. Do dzisiaj rodziny czekają. Przez wiele lat zakazywano im nawet o tym mówić, ponieważ przypięto im piętno rodzin bandyckich, utrudniano ich dzieciom kształcenie, znalezienie dobrej pracy. Znam przypadki, że jeden człowiek, którego ojciec i matka zginęli w obławie, znalazł pracę kierowcy, ale natychmiast ją stracił, kiedy kierownictwo zakładu, a był to PKS, dowiedziało się, że jego rodzice działali w podziemiu niepodległościowym i przepadli w obławie augustowskiej. Walka o prawdę o obławie augustowskiej zaczęła się tak naprawdę dopiero kilkanaście lat temu. Dzisiaj, podobnie jak w całej Polsce niezłomni, tam też żołnierze, dziewczyny też, które zaginęły w obławie augustowskiej, stają się patronkami ulic, drużyn harcerskich, pisze się o nich piosenki, wiersze. Stawia pomniki, odsłania się epitafia, organizuje się imprezy różne, żeby przypomnieć prawdę o obławie augustowskiej. I trwa walka o ujawnienie. Gdzie są doby śmierci? Wiele rodzin czeka, że jeszcze zdąży zapalić się ogień pamięci. Niestety ani Rosja, ani Białoruś nie chcą pomóc w śledztwie. Śledztwo prowadzi w tej chwili IPN, oddział w Białymstoku. Natomiast wszystkie dokumenty najważniejsze są zamknięte, niedostępne dla polskich historyków w archiwach moskiewskich, być może w Mińsku. Białoruś nie chce się też zgodzić na ekshumację, które rząd polski chciałby poprzez IPN wykonać na Grodzieńszczyźnie, gdyż wszystkie ekspertyzy IPN-u wskazują, że ofiary obławy augustowskiej zostały pogrzebane w Puszczy Augustowskiej, ale po drugiej stronie już naszej granicy, czyli w pasie przygranicznym pomiędzy Polską a Białorusią. Wszyscy czekają, że się zmienią władze na Białorusi. Nadejdzie jeszcze czas, kiedy profesor Szwagrzyk ze swoją ekipą, także wolontariuszy, odkopie szczątki i że wiele rodzin zdąży zapalić jeszcze ogień pamięci. Działa od 2009 roku Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. I proszę Państwa, ja zajęłam się, bo ciągle to pytanie pada, więc myślę, że powinnam wyjaśnić. Zajęłam się obławą augustowską w 2013 roku, kiedy będąc ze swoją książką o dzieciach Katynia na Suwalszczyźnie, po prostu poproszono mnie, żebym zajęła się ich Katyniem. I wtedy zaczęłam tę sprawę badać. I tak od 2013 roku, czyli od 8 lat, nie mogę wciąż z tego tematu wyjść. Ciągle się rodzą nowe szczegóły, nowe fakty, ujawniają się świadkowie historii. W każdym razie, ponieważ archiwa moskiewskie są zamknięte, trzeba nadal bazować na pamięci rodzin. Ocenia się, że tych straconych w obławie augustowskiej zaginionych było dzisiaj około 2000, chociaż historycy twierdzą, że 592 osoby. W każdym razie do dzisiaj jest to liczba nieznana i pewnie nigdy się nie dowiemy, ile dokładnie osób zginęło w obławie augustowskiej, ale rodziny przynajmniej czekają, żeby poznać miejsce, poznać sposób, w jaki zginęli i gdzie pogrzebano ciała ich bliskich. Ja zaczęłam, proszę Państwa, obławę augustowską od książki
2015 roku Obawa Augustowska, Denisa Bellona, książkę wydało. I była to książka bazowa, informacyjna o tej zbrodni. Rok później ukazało się drugie wydanie. Widzą Państwo, Wyklęci wierni do końca, z takim nadrukiem. I wtedy ja zainteresowałam się dziewczynami, bo na liście IPN w Białymstoku znalazłam 27 nazwisk kobiet i zainteresowała mnie, kim one były, dlaczego zaangażowały się w ruch oporu i jaką pełniły rolę. I zaczęłam właśnie jeździć śladami tych dziewczyn. Było to niezwykle trudne, bo dziewczyny przeważnie były młode, w wieku 17-22 lata, przeważnie niezamężne i nie zdążyli jeszcze mieć dzieci, w związku z tym nie było drugiego pokolenia, więc musiałam szukać pobocznych linii, nieraz po całej Polsce jeżdżąc, nie tylko po Suwalszczyźnie. W każdym razie w 2017 roku wyszła moja książka Dziewczyny o Pawle Augustowskiej, która przybliżyła losy 15 kobiet. A w ubiegłym roku, właśnie było 27, czyli tutaj już dotykam losów wszystkich zaginionych kobiet, jakie znalazłam na listach IPN-u w Białymstoku. I ta książka jest też uzupełniona o archiwalia IPN-u w Białymstoku, gdyż właśnie wtedy otrzymałam dostęp do akt śledczych IPN-u w Białymstoku. Więc ta książka jest ostatnią, wydaną kilka miesięcy temu, na 75. rocznicę Oprawy Augustowskiej w lipcu 2020 roku. Były duże obchody i ta książka już zaistniała. A dzisiaj tak naprawdę to jest pierwsza jej prezentacja zdalna. Chciałabym Państwu chociaż króciutko przybliżyć swoje bohaterki, 27 dziewczyn, więc tak. Pierwszy rozdział przybliża dwie siostry wysockie. Kazię Wysocką, 22-letnią łączniczkę Armii Krajowej. Przepraszam, to nie ten. Która została zabrana razem z Aleksandrem Winieckim, z jej narzeczonym, 27 lipca 1945 roku z domu w Białej Wodzie. I razem NKWD zabrało Anielkę, siostrę Kazi, 22-letniej Kazi, a Anielka miała 17 lat, też była łączniczką i razem ze swoimi dwiema córkami został aresztowany w swoim domu gospodarz, ojciec dziewczyn, Ludwik Wysocki. Wszyscy byli zaprzysiężeni PK. Tu pokazuje jeszcze rodzeństwo tych dziewczyn Kazi i Anieli Wysockich. Z lewej strony pani Teresa, która już nie żyje. W środku jest ksiądz prałat Stanisław Wysocki, który jest największym, dzisiaj najbardziej aktywnym bojownikiem o prawdę, o Obławie Augustowskiej. Tu jest ich dom. Dom państwa Wysockich w Białej Wodzie był oazą polskiej konspiracji. Najpierw antyniemieckiej, a później antysowieckiej. W tym domu stacjonowało zwykle kilkunastu partyzantów. Wtedy, kiedy została aresztowana cała piątka, to stacjonowało tam nawet dowództwo okręgu Suwalskiego Armii Krajowej Obywatelskiej. Bo warto dodać, proszę Państwa, że mimo iż Armia Krajowa przestała istnieć 19 stycznia 1945 roku, to dowódca okręgu AK w Białymstoku, pułkownik Władysław Liniarski, pseudonim Ścisław, powiedział, że tworzy Armię Krajową Obywateli i że ideały Armii Krajowej Obywateli, czyli AKO, są takie same jak Armii Krajowej, że będą walczyć
do tego czasu, aż ostatni NKWD-sta zniknie z ich ziemi. Także powstała Armia Krajowa Obywatelska. Proszę zobaczyć, jak wspominała ofiary obławy augustowskiej, podobnie jak żołnierze niezłomni, nie mają grobów, ale w wielu właśnie rodzinach tworzy się symboliczne nekropolie i tak właśnie jest w Białej Wodzie, w rodzinie Wysockich. Jest zawsze ogień pamięci, powiewa biało-czerwony sztandar i napis: w pamiętnym dniu 27 lipca 1945 roku oprawcy z NKWD i UB uprowadzili z naszej ojcowizny i zamęczyli ojca Ludwika i dwie siostry, Kazimierę i Janielę, żołnierzy AK. Pamięć o nich jest dla nas najświętsza. Rodzina. Takich tablic, epitafiów jest sporo w rodzinach, ale też i w miejscach publicznych. Tu widzimy księcia Stanisława Wysockiego, właśnie rodzonego brata dziewczyn Anieli i Kazi Wysockich, które zaginęły w obławie. Ksiądz prałat współpracuje z wieloma instytucjami, historykami. Tu widzimy go z Nikitą Pietrowem z Moskwy, z wicedyrektorem Stowarzyszenia Memoria, który ostatnio, to znaczy dokładnie 10 lat temu, ujawnił tajniejsze programy, które świadczą o tym, że obława augustowska była zaplanowana odgórnie i sterowana przez samego Stalina. Dzięki właśnie księdzu Stanisławowi Wysockiemu odsłaniane są epitafia. Tutaj widzimy epitafium odsłonięte w 2014 roku na Jasnej Górze. Takie epitafia są w kilku kościołach. Odprawiane są msze. Tu widzimy msze z 2014 roku w Warszawie, w katedrze świętego Jana. Ksiądz prałat Stanisław Wysocki kieruje Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i współpracuje też z motocyklistami, którzy jeżdżą śladami obławy augustowskiej. Współpracuje z harcerzami, którzy zorganizowali historyczny bieg na orientację imienia Anieli Wysockiej, łączniczki AK, nawet jest medal pamiątkowy. Co roku takie biegi się odbywają. Aniela Wysocka stała się też patronką jednej ze szkół w Suwałkach. Tu widzimy Giby. Giby to jest taka miejscowość kluczowa, gminna. Pomiędzy Suwałkami a Sejnami każdy, kto jedzie do Wilna, może właśnie zatrzymać się przy tym pomniku. Niezwykłym każdy kamień to jedna ofiara. Tych kamieni jest ponad 600. W każdym razie tutaj odbywają się od 1991 roku, kiedy ten pomnik stanął, odbywają się główne uroczystości. Ostatnio właśnie nawet pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem wszystkich służb mundurowych, proszę zobaczyć. W każdym razie zawsze biorą udział te szkoły i jest to wielkie wydarzenie. Przybywają rodziny ofiar augustowskich do GIB. Dzieje się to zawsze w trzecią niedzielę lipca. Powstają, wspomniałam, pomniki i tutaj widzimy pomnik w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej w Suwałkach, odsłonięty w 2018 roku. Co jest ciekawe, ten pomnik powstał z inspiracji Związku Pamięci Obławy, ofiar obławy augustowskiej, ale sfinansowali go weterani polscy z Nowego Jorku. Tutaj właśnie widzimy pięć osób, które przybyły na odsłonięcie tego pomnika w Suwałkach w 2018 roku. Ksiądz prałat Stanisław Wysocki jest wielkim strażnikiem pamięci, został tym tytułem odznaczony w Zamku Królewskim w 2018 roku. Widzimy go ze statuetką. Kolejne dziewczyny to są siostry Dzieniusiewiczówny z Filipowa. Tamte były z Białej Wody, wsi pod Suwałkami, a
A tutaj są dziewczyny z Filipowa, z drugiej strony Suwałk. Celina, 28 lat, i jej siostra Wanda, 24. Razem działały w Armii Krajowej i AKO, były łączniczkami, ale walczyły też z bronią w ręku w oddziałach partyzanckich. Tutaj ja pokazuję w swojej książce archiwalne zdjęcia, które pozyskałam od rodzin. Tutaj widzimy ich ojca, który był sekretarzem gminy w Filipowie, zginął w Dachau w 1940 roku. W każdym razie powtarza się taki wątek, że żołnierze niezłomni, a szczególnie właśnie zajmowałam się dziewczynami, bo pochodziły zawsze z najbardziej wykształconych, z najbardziej szlachetnych rodzin danej miejscowości, patriotycznie zaangażowanych właśnie w walkę o niepodległą już od powstań narodowych. Ich przodkowie zwykle byli i w legionach, i walczyli w pierwszej wojnie, i w wojnie z bolszewikami, i w wojnie drugiej. Stąd te tradycje niepodległościowe były moim zdaniem decydującym faktem, że dziewczyny również zaangażowały się w podziemie niepodległościowe. Tutaj właśnie babcia z dziadkiem dziewczyn, to jest ich wujek, generał Władysław Filipkowski, który walczył też w legionach i we wszystkich późniejszych wojnach. A tu widzimy właśnie jedną z dziewczyn, Dzieniusiewicz w oddziale partyzanckim Romana, jako jedyna w Nowince. Starsze dwie siostry niezłomnych dziewczyn z Filipowa z kolei już mieszkały w Warszawie, brały udział w powstaniu warszawskim. Tu widzicie Państwo zaułek z Wałkach, skąd NKWD w lipcu 1945 roku zabrało dwie siostry, Celinę i Wandę Dzieniusiewicz, i przepadły bez wieści. Dzisiaj po tych zacnych rodzinach Dzieniusiewiczów i Filipkowski, bo matka dziewczyn była z domu Filipkowska, pozostały tylko tablice, cmentarze. Kolejna dziewczyna, której fotografii nie mam, to jest Jadwiga Bochuńska, nauczycielka, znalazła tylko akt chrztu w Filipowie. Tu urzędniczka Jadwiga Wołągiewicz, domu Dębska z Wiżań. Akt ślubu znalazłam właśnie w kościele Wiżajna, w kościół świętej Teresy Zawiry. Przy okazji pisząc książkę i jeżdżąc po Suwalszczyźnie, chciałam też pokazać wiele zabytków, wiele walorów przyrodniczych tej pięknej krainy, jezior i lasów, tak dramatycznie doświadczonej w czasie II wojny światowej. Tu z kolei są Łazarskie. Zginęły aż trzy Łazarskie w obławie augustowskiej. W środku widzimy panią w sukience w grochu, jest to żona wójta Aleksandra Łazarskiego, który był liderem ruchu oporu, obok niej siostra wójta Melania, a w obławie augustowskiej zginęła jeszcze córka właśnie Eugenii i Aleksandra Łazarskiej, 20-letnia Danuta. Czyli w obławie augustowskiej zginęły trzy kobiety, żony właśnie braci Łazarskich, i ich córka, natomiast sami panowie Aleksander i Juliusz Łazarski zginęli z rąk Niemców w 1942-1944 roku. Tutaj też znalazłam archiwalne zdjęcia Łazarskich, Zarębów, nie ocalał nikt. Wszystkie patriotyczne rodziny były niszczone. Najpierw przez pierwszego okupanta niemieckiego, później przez sowieckiego. Tu widzimy dwa niezwykłe pomniki, kamienie, miejsca kaźni w gminie Nowinka. Takich miejsc kaźni na Suwalszczyźnie jest bardzo dużo. Tutaj z lewej strony to jest miejscowość Szczebra, gdzie przywożono obywateli właśnie polskich z okolicy.
wieszano albo zastrzeliwano i zakopywano właśnie w Puszczy Augustowskiej. Ocenia się, że ziemia tam kryje około 8 tysięcy ofiar, natomiast w Klonownicy 6 tysięcy ofiar. Także wiele miejsc jest kompletnie nieprzebadanych, nie ma żadnych rys, świadczą tylko o tych strasznych zbrodniach, o okrucieństwie, terrorze, jaki tam panował obydwu naszych sąsiadów. Świadczą dziś tylko kamienie. Podziemie niepodległościowe w Nowinicy Szczebrze, to jest pod Augustowem, widzimy właśnie Juliana Wilskiego, który stworzył oddział Romana, i Aleksandra Łazarskiego, archiwalne zdjęcia, który był wójtem, którego żona i córka zginęły w obławie. Dzisiaj powstają pomniki pamięci. Tu widzimy pomnik w samym centrum gminy Nowinka. Będziecie Państwo kiedyś na Suwalszczyźnie, a dokładnie pod Augustowem, że Nowinka, to można zatrzymać się, oddać hołd ofiarom AK z oddziału porucznika Juliana Wierzbickiego Romana. W każdym razie napis, motto na tym pomniku brzmi: krew przelana w walce z najeźdźcami nie krzepi siły. Przepraszam. Niech krzepi siły żyjących. Ja spotkałam jeszcze ostatniego partyzanta z oddziału Romana nad jeziorem Blizną, gdzie stacjonował ten oddział. Pewnie nie żyje, bo miał ponad 90 lat, jak kilka lat temu byłam. Tutaj właśnie szukałam, pokazuję też zdjęcia krewnych swoich dziewczyn. Mówię swoich, bo tak się z tymi dziewczynami żyłam. Kolejna piękna dwudziestodwuletnia Stasia Guminiakówna z Suwał. Szukałam jej śladów, nie mogłam znaleźć, proszę Państwa, aż znalazłam, to są rodzice, aż w końcu znalazłam jej siostrę. Proszę zobaczyć, jaka śliczna młoda dziewczyna, miała ogromne, podobno, pochodzenie chłopców. To jest siostrą, babcią Guminiakówną, która też była zaprzysiężona w Armii Krajowej. Babcia była ekspedientką, pomagała w aprowizacji partyzantom, natomiast Stasia już była łączniczką od 1939 roku, działała w konspiracji antyniemieckiej, później antysowieckiej, pseudonim Atma. Walczyła też w oddziale partyzanckim, tu widzimy ją z bronią. Była narzeczoną nawet Henryka Zaremby z oddziału Romana. Szukałam jakiejkolwiek informacji o niej, aż znalazłam w końcu siostrę w Suwałkach, Agnieszkę. Agnieszka była młodsza od swojej siostry o 11 lat. W każdym razie łączyły ją ze Stasią takie więzi matczyno, siostrzane. W każdym razie trudno mi się rozmawiało, bo się bardzo, bardzo wzruszała. Opowiadała, że była jedyna w domu, kiedy po nią przyszli i zabrali na jej oczach jej siostrę. Odprowadziła ją do samochodu nawet, ale Stasia nawet się nie obejrzała, chciała chronić dziewczynkę, 11-letnią wówczas. Przeżyła to dramatycznie, bardziej opowiadała mi niż jej matka, i czekała przez dziesiątki lat, całe życie, kiedy stuknę w drzwi, myślała, że to wraca Stasia. I zostawiła dla niej miejsce nawet na cmentarzu dla siebie obok. Rodzina wie, że jak zostaną odkryte szczątki, groby ofiar obławy augustowskiej, to mają Stasię pochować przy Agnieszce. Wiele wzruszających historii, proszę Państwa, przeżyłam, zbierając materiał. Tutaj widzimy kolejne ofiary, dziewczynę Annę Nowicką z domu, po mężu wojną, ze swoim mężem, Mieczysławem Wojną. Mieczysław był oficerem 40. Suwalskiego Pułku Piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli ślub w lipcu 1939 roku.
kiedy wybuchła wojna, Mieczysław trafił do oflagu niemieckiego. Anna na niego czekała i kiedy wrócił wiosną 1945 roku, zaczęli pracować w starostwie i zostali właśnie aresztowani w tym starostwie, a przygotowywali na 26 lipca z okazji imienia Anny i rocznicy ślubu dużą uroczystość rodzinną. Anna spodziewała się dziecka. Zostali aresztowani, razem przepadli bez wieści. Wiktoria Matukin była nieco starsza, rocznik 1907. Była też żoną oficera Wojska Polskiego. W jej domu była skrzynka kontaktowa, działała w podziemiu niepodległościowym. I ona już miała córkę, Reginę. W każdym razie te zdjęcia mam od wnuka Wiktorii, którego znalazłam w Białymstoku. Tu widzimy Wiktorię Matukin. Miała wtedy, kiedy ją zabrali, kiedy zaginęła, 43 lata, bo jedną z najstarszych moich kobiet. W każdym razie chcę jeszcze przybliżyć jeden problem, że wszystkie ofiary obławy augustowskiej nie mają do dzisiaj aktów zgonu, a jeżeli mają akty, to są przypadkowe. Tutaj na przykładzie Wiktorii Matukin podano, że zmarła 9 maja 1948 roku. Dla wielu rodzin był to dramat, ponieważ akt zgonu był potrzebny do praktycznych spraw, do ustalenia na przykład spraw spadkowych. Kiedy dzieci były osierocone kompletnie, nie można ich było nawet adoptować, bo potrzebny był akt zgonu. Nie było aktu zgonu, nie było żadnych emerytur, żadnych odszkodowań. W każdym razie dramat niesamowity. Jedna piekarska z pseudonim Ira znała niektóre z moich dziewczyn. Tu mamy kolejną dziewczynę, Zytę Kucharzewską, rocznik 1925. Zabrali ją w lipcu, kiedy miała za kilka dni skończyć 20 lat. Matka Zyty, brat Zyty. W każdym razie widzimy ją tutaj pierwsza z prawej uśmiechniętą, już spokojnie. Zabrali ją 12 lipca, a 25 miała skończyć 20 lat. Była więziona, przesłuchiwana w gibach, bita i zaginęła bez wieści. Podobno piękna, inteligentna łączniczka Armii Krajowej. 20 lat. Dzisiaj syn jej jedynego brata, Grzegorz Kucharzewski, stał się bardem obławy augustowskiej. Pisze sam teksty, sam komponuje i sam śpiewa o tragedii z lipca 1945 roku. Najbardziej znaną pieśnią Zycie jest To był lipiec. Można posłuchać jej na YouTubie. Tu widzimy jeszcze raz pomnik w gibach bez krzyży, bo tak zaplanował bez krzyży w 1991 roku profesor Andrzej Strumiło. Wszystkie nazwiska wyryte są w granicie pod krzyżem. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że rodziny same musiały sfinansować ten pomnik. Państwo mi to pomogło. Polska Ludowa nigdy nie przyznała się, że była jakaś zbrodnia powojenna na Suwalszczyźnie. Kościół w gibach, gdzie też jest tablica, takich tablic w hołdzie Polakom, ofiarą obławy NKWD i UB w lipcu 1945 roku, jest sporo. A tu już widzimy właśnie w Gminie Aranżacji ten pomnik w gibach z krzyżami. Kolejna moja bohaterka to jest Jadwiga Kurczyńska, mężatka. Spośród 27 kobiet 5 było zamężnych i kilkoro dzieci miało w sumie. W każdym razie tylko niektóre dzieci żyją. Jadwiga Kubicka-Sejm, 34 rocznik, wzięła ślub. Właśnie pochodziła z Sejm, z niewielkiego gospodarstwa, tutaj komunijne zdjęcia. Wzięła ślub z Wacławem Kubickim, funkcjonariuszem ochrony pogranicza. W 1939 roku zginął w Dachau w 1940 roku, nie doczekał właśnie, nie zobaczył swojej córki Krysi w
Kuczyński. Tutaj widzimy ją trzyletnią z matką, z Jadwigą Kubicką. A tutaj właśnie w lipcu 1945 roku, tuż przed obławą, Krysia bardzo się tuli do swojej mamy, jakby wiedziała, że to ostatni raz. Wkrótce matka została zabrana z domu, dziewczynka została bez ojca, który zginął, pachał. Matka zginęła z kolei w obławie augustowskiej. Czyli dwóch naszych sąsiadów sprawiło, że została kompletnie osierocona. Wychowywała ją najpierw siostra Helena, tutaj widzimy Darłowie, później jej mąż Wisław Juszczakiewicz, porucznik pilot Morskiego Dywizjonu Lotniczego, uciekł z Polski, chcieli Krysię zabrać ze sobą, ale właśnie brakowało aktu zgonu jej rodziców. I jej drugą mamą stała się Natalia, córka siostry drugiej Jadwigi. W każdym razie ja znalazłam tą małą Krysię, która się urodziła w 1940 roku, córkę dziewczyny wyklętej, tak? We Wrocławiu, Krystyna Michalewicz. Przez wszystkie te lata przestała wierzyć w Boga. Powiedziała, że gdyby Bóg był, to by nie pozwolił na takie nieszczęście, na takie zbrodnie. Odwiedziłam ich we Wrocławiu w 2018 roku. Kolejna dziewczyna, Janeczka Miszkiel, została zabrana ze swoim bratem Edkiem z pola Przyżniwa. Bosą, spłaconej tak jak stali. Zobaczcie, jakie piękne strony. Jezioro to morze, rzeka Maryja, gdzie się wychowali. Tu jest jej bratanica. Ale udało mi się też w tym przypadku znaleźć jeszcze siostrę Janeczki, panią Mariannę, która mieszka w Orzyszu, a była o 20 lat młodsza od Janeczki. I też wspominała, że Janeczka, która zginęła w wieku 22 lat, więc ona miała wtedy 2 latka, że była dla niej drugą mamą. Jej dzieciństwo, opowiadała mi, to myśli, że wkrótce powrócą z Edkiem, zabrali, czyli brata z siostrą, że otworzą drzwi, że wejdą, że wreszcie poznam jedyną siostrę. Pamiętam też do dziś ciągłe podejrzenia o zdrajcach, wieczne rozmowy, jak ich zabierano i czy można było zaradzić. Zdrajców było dużo. Tu widzimy dom, gdzie zabrano kolejną dziewczynę Wiktorię Czokajło. Wieś Daniłowce, gmina Liby. Działała razem w Armii Krajowej z ojcem. Ale obok na polu rozstrzelał, AK rozstrzelał za zdradę ich krewną młodą Melanię Czokajło. Ja pokazuję też w książce zdrajców, takich jak Jan Szostak, który najpierw był w Armii Krajowej, a później wydawał swoich kolegów. Został szefem UB w Augustowie, gdzie potrafił bić, pastwić się do śmierci, do upływu krwi, znaczy do śmierci z powodu upływu krwi. Ja rozmawiałam też z sąsiadami, tutaj jeden z sąsiadów, dziewczyn Antoni Kamiński. Jadwiga Sitkowska ze wsi Iwanówka została z kolei zabrana z ojcem i synem, też przepadli bez wieści. Siostrzeniec, tutaj jest taką ciekawostkę zrobiłam, wypieka synacze. Specjalność kulinarną Suwalszczyzny, na pewno Państwo znają. Kolejne dwie dziewczyny pochodzą z Nadbiebrze, ze wsi Ostrowie, Anna Łozowska i Zosia Dorożko. Zosia Dorożko miała, proszę Państwa, 17 lat. Tutaj rodzina, z którą rozmawiałam, kolejna Jadwiga Prawdzik, miała 20 lat, przyszli po nią w środku nocy z łóżka, trząsąc się, musiała się ubrać na ich oczach, gdzie miałam tutaj z prawej strony z siostrą Leokadią. Tu widzimy syna siostry jej Leokadii, Stanisława Baranika. Wiele ofiar obławy augustowskiej musiało przejść przez ten budynek, przez podziemia siedziby UB w Augustowie,
nazywanej domem Turka. W każdym razie tutaj rezydował Jan Szostak, który pomagał w przygotowaniu list, bo zwykle NKWD-ści w Sowiecie przychodzili, żeby zaresztować ludzi podziemia z listami. Te listy pomagali przygotowywać konfidenci, między innymi właśnie Jan Szostak, który, jak wspominałam, był najpierw w Armii Krajowej, znał swoich kolegów, także później okazał się zdrajcą. Do dzisiaj nazywany jest katem Augustowa, kiedy miał pogrzeb w Augustowie, to jego ciało trzykrotnie wyrzucano z ziemi, tłumacząc, że takiego zdrajcy ziemia polska przyjąć nie może. W każdym razie w domu Turka przez jego piwnicę przeszło wiele ludzi podziemia niepodległościowego. Między innymi Jadzia Prawdziekówna, tu widzimy symboliczny jej grób na cmentarzu w Augustowie. My widzimy z prawej strony żony Gajowego, Kazimierza Dobrowolskiego, który był oficerem łączności w Armii Krajowej, a żona Kazia prowadziła archiwum oddziału Groma Armii Krajowej. Mieszkali tutaj w Małym Borku, w Gajówce, skąd Sowieci ją zabrali. Dzisiaj ocalała tylko stodoła w tym miejscu, gdzie Państwo widzą te drzewa i krzewy, stała Gajówka. Poznałam właśnie kuzynkę Kazi Dobrowolskiej, 89-letnią Helenę, która mówiła, że Kazia zginęła przez męża. Także różne też powody były. Niektóre dziewczyny były zaangażowane właśnie w podziemie niepodległościowe poprzez swoich chłopców, narzeczonych, mężów, braci. Jan Zutkiewicz leśnik pokazywał mi Józefa Dyjaków, nauczycielka ze wsi Krasnoborki, gmina Szalin. Nie mam jej zdjęcia, ale została zabrana z tej szkoły, w której uczyła. Spotkałam jej ucznia, też leciwego z Krasnoborek. Kolejna dziewczyna, Krysia Nagietowiczówna. To są lata szkolne, proszę zobaczyć. Pochodziła z Grodna, ale poznała podoficera Wojska Polskiego Zawodowego Jana Szumskiego, plutonowego, urodzonego we wsi Mogilnice, gmina Sztabin, po powiatu Augustów. Wzięli ślub w Grodnie. Podczas okupacji niemieckiej przenieśli się do gminy Sztabin, w rodzinne strony Jana Szumskiego. Jan Szumski był oficerem Armii Krajowej, walczył do końca Armii Krajowej Obywatelskiej, też przeszedł więzienia, ale ocalał. Natomiast jego żona Józefa Krystyna została zamordowana w obławie augustowskim. Mieli dwóch synów, jednego z nich poznałam w Gdańsku, znalazłam syna Józefy Krystyny Szumskiej. Wraz z bratem przeszedł on naprawdę piekło, wychowywani byli przez wieś albo w domu dziecka. Śliczna Hela Wnukowska miała 19 lat, jak Sowieci ją zabrali ze wsi Ostrowy Dziebrzańskie. Urodziła się w Grodnie, ale kiedy Sowieci zalili dom w Grodnie, właśnie przyjechali do powiatu augustowskiego, do wsi Ostrowie, do swojej rodziny. Tam zamieszkała z ojcem. Matkę straciła, kiedy miała 2 latka. A tu widzimy z prawej strony jej ojca, Czecha Wnukowskiego, rodzina. Jedyny brat Helgi Remigiusz Wnukowski, pseudonim Wilczek, też walczył w polskim podziemiu niepodległościowym. A także szwagier Helgi, Wiktor Wiśniewski, pseudonim Chuszcza, też zginął z kolei z rąk B w latach 40. Pokazuje siostry. W każdym razie Zosia Pawełko miała 19 lat z kolei. Zobaczcie Państwo, jaka śliczna dziewczyna. Arkoczami z gminy Sztabin, gmina wieś Czarniewo. Udało mu się znaleźć jej brata młodszego o 2 lata, który
który opowiadał mi, że był świadkiem, jak gromada żołnierzy sowieckich wtargnęła do ich domu razem z Mirkiem Mileckim, który uważany był za chłopca, za narzeczonego Zosi. I właśnie Mielecki mówił rodzicom, sam się wezmą, sprawdzą dokumenty, przesłuchają i puszczą. Nie wróciła nigdy. Miała 19 lat i pół, jak ją w Czarniewie zabrali. Zosia należała do Armii Krajowej, chodziła do lasu, przekazywała partyzantom informacje, pomagała w aprowizacji. Była nie tylko ładna, ale i sprytna. Mielecki, Mirosa, państwo wiecie, okazał się agentem NKWD, później generałem B, milicji obywatelskiej, a został ministrem spraw wewnętrznych w Polsce Ludowej. I właśnie Wacław Pawełko, brat jedyny Zosi, stawał w sądzie dwukrotnie jako świadek w jego procesie. Mielecki zmarł podczas trwania tego procesu i oczywiście nie doznał żadnej kary, tak jak inni oprawcy dziewczyn niezłomnych. Widzimy pomnik ofiar obławy na cmentarzu w Jamilach. Takie pomniki, tablice pamięci, jak wspomniałam, powstają w różnych miejscach. Zosia też była więziona tutaj w domu Turka. Jeszcze na koniec chciałam pokazać pomnik obławy augustowskiej, który powstał z inicjatywy Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w Augustowie w 2019, a niedawno, 21 września 2020 roku w Sokółce. Wszystkie te pomniki wymowne stoją na uruchliwych rondach i są strażnikami pamięci. Proszę państwa, chciałam właśnie pokazać, że w podziemiu niepodległościowym walczyli nie tylko mężczyźni, choć oczywiście mężczyźni przywijają się, wspaniali, dzielni chłopcy, dowódcy podziemia i zwyczajni szeregowi, którzy chcieli żyć w wolnej Polsce. Ale walczyły też w podziemiu piękne dziewczyny, młode kobiety, odważne, bohaterskie. Były łączniczkami, przenosiły rozkazy, obsługiwały skrzynki kontaktowe. Były nauczycielkami tajnymi, były sanitariuszkami, walczyły czasem jako sanitariuszki też w akcjach bojowych, ale sanitariuszkami były też na placu boju w czasie walk. Poza tym, jak widzieliśmy na tych zdjęciach, potrafiły też walczyć z bronią w ręku. Ponadto kobiety pomagały w ukrywaniu się partyzantów, przywały często je, opierały, robiły leki na samogonie z puszczańskich ziół, uprawiały len, z którego później tkały płótno na bandaże czy koszule dla żołnierzy polskich, którzy walczyli o wolną Polskę do końca. Chwała ich pamięci.